Oddajemy głos Bogdanowi Poprawskiemu, prezentującemu ciekawe informacje z wydarzeń sportowych, jakie mają miejsce w Polsce oraz innych krajach. Dzień dobry Państwu, witam. Na początek piłka nożna. Stało się to, na co zanosiło się już od kilku tygodni. Po ligowej porażce z Borysją München Gladbach, Bayern Monachium został wyeliminowany w drugiej rundzie Pucharu Niemiec przez Holstein Kiel. I to był prawdziwy blamasz. Bawarczycy nie odpadli równie szybko od 21 lat. Bayern Monachium wciąż ma ogromne problemy w defensywie. W 16. kolejce Bundesligi Bawarczycy stracili już 25 gola w tym sezonie. Mimo to, Mistrzowie Niemiec pokonali 2-1 SC Freiburg. Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski, dla którego było to 21 trafienie w tym sezonie. W tej samej kolejce FC Köln bezbramkowo zremisowało z Herton Berlin. Krzysztof Piątek rozegrał całe spotkanie w zespole Herty, ale podobnie jak jego koledzy nie zaprezentował się z dobrej strony. Dobrze z kolei spisał się w Anglii Kamil Grosicki. Wreszcie wystąpił w podstawowym składzie West Brom Albion w meczu 19. kolejki Premier League. Skrzydłowy reprezentacji Polski przyczynił się do ważnego zwycięstwa West Brom nad Wolverhampton Wanderers. Kolejny świetny występ ma na swoim koncie Piotr Zieliński. Jego zespół Napoli zdruzgotał Florentynę aż 6-0. Przypomnę, że bramkarzem Florentiny jest inny polski reprezentant Bartłomiej Drągowski. Mimo wpuszczonych aż sześciu goli trudno mieć do niego pretensje. Obrona Florentiny grała po prostu bardzo, bardzo źle. Skoki narciarskie. Nie udał się reprezentantom Polski Puchar Świata w Zakopanem. Polska reprezentacja zajęła drugie miejsce w konkursie drużynowym za Austriakami. Drugie miejsce jest przecież bardzo dobre, ale pozostaje niedosyt. Dlaczego? Bo Polacy zdecydowanie prowadzili w konkursie aż do przedostatniej kolejki, podczas której jeden słaby skok Andrzeja Stękały zaważył na końcowej klasyfikacji. Ten sam zawodnik wyrównał jednak swój najlepszy życiowy wynik w indywidualnych konkursach Pucharu Świata. Stękała jako jedyny zajął miejsce w czołowej dziesiątce w Zakopanem, plasując się na piątym miejscu. Zwyciężył Norweg Marius Lindvik. Pozostali biało czerwoni zajęli dalsze pozycje. Z kolei w Innsbrucku Aleksander Zniśczół wygrał swój pierwszy konkurs Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Polak zwyciężył z dużą przewagą nad resztą stawki. A teraz narciarstwo alpejskie. I tu dobra wiadomość. Kolejny świetny występ Maryny Gąsienicy Daniel. Polka zajęła dziesiąte miejsce w slalomie gigancie podczas zawodów Pucharu Świata w Krańskiej Górze. To jest jej drugi najlepszy wynik w karierze. Przypomnę, że Maryna Gąsienica Daniel niedawno wygrała zawody Pucharu Europy w slalomie gigancie w austriackiej miejscowości Hipach. Tenis. Wielki tenis przenosi się na antypody. Zacznę od negatywnej informacji. Z powodu kontuzji Magdalinet nie zagra w wielkoszlemowym turnieju Australian Open który rozpocznie się 8 lutego. Pozytywne informacje. Jeszcze przed odlotem do Australii Hubert Hurkacz pokonał Sebastiana Kordę w finale Delray Beach Open w USA w dwóch setach. Polak nie stracił ani jednego seta w całym turnieju. Iga Świątek przebywa w Australii już od kilku dni. Na tam warunki kwarantanny narzekają wszyscy. A Nowak Djokovic wysłał nawet oficjalny list do organizatorów z protestem. Wracając do Świątek, będzie musiała trzymać się na baczności. Wyrasta jej nowa, bardzo silna konkurentka. Białorusinka Aryna Sabalenka wygrała właśnie swój trzeci z kolei turniej i 15. mecz z rzędu. Po triumfach w Ostrawie i w Lińcu jeszcze w 2020 roku zwyciężyła w Abu Dhabi. Lekkoatletyka. Budzi się z jesienno-zimowego letargu królowa sportu lekka atletyka. A wszystko zaczęło się od wielkiego uderzenia. Podczas halowych zawodów w Obier we Francji reprezentant Burkina Faso Fabrice Zango-Hughes ustanowił halowy rekord świata w trójskoku wynikiem 18 metrów 7 centymetrów. Zdetronizował on tym samym dotychczasowego rekordzistę Francuza Teddy Tamgo. Niedawny absolutny rekordzista świata w skoku otyczce, Francuz Renaud Lavillenie świetnie rozpoczął tegoroczne starty. W meetingu Star Perche Bordeaux Wygrał konkurs mężczyzn, najlepszym w 2021 roku wynikiem na świecie 5,92 m. Jest to klasa światowa. A na koniec piłka ręczna. W Egipcie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Biorą w nich udział aż 32 zespoły. Ten nowy format, jak na razie, nie jest do końca przemyślany ze względu na różnicę klas wielu zespołów. Poprzedni format Obejmował 24 zespoły i był w miarę wyrównany. Polacy zaczęli dobrze. W pierwszym meczu wygrali z Tunezją 30 do 28. Niestety w drugim meczu polscy szczypioniści przegrali jedną bramką z Hiszpanią. Mistrzostwa świata znajdują się obecnie w stadium rozgrywek grupowych. I tyle na dziś, drodzy Państwo. Dziękuję i do zobaczenia.